Hej, hej, z tej strony Przemo, witam na kanale Raptor 10111. Wczoraj na polski czas o godzinie 22 była pokazana prezentacja Sony, na której były pokazane gry już na PlayStation 5. I po prostu, jeśli chodzi o moją opinię, to uważam, że ta prezentacja po prostu zmiażdżyła wszystko. Nie spodziewałem się tak wielkich tytułów już w tak bardzo szybkim, krótkim czasie, już nawet na premierę PlayStation 5. Najciekawsze tytuły, które na pewno ja będę chciał chyba nawet kupić, to Ratchet i Clank, Horizon Zero Dawn, tak, wyjdzie część druga. I na pewno must have dla mnie to jest, jak widać tu po plakacie, też Resident Evil 8 Village, który prawdopodobnie też będzie na PlayStation VR 2, na PlayStation 5. To w ogóle, co tam się będzie działo, to to będzie gra tylko dla ludzi naprawdę o mocnych, mocnych nerwach, żeby w ogóle w takie coś zagrać i w ogóle zagrać na PSVR, bo to nie będzie zwykła strzelanka, ma być tryb pierwszoosobowy, czyli to będzie jakby kontynuacja Residenta Evil 7 i coś w tym takim stylu będzie. Czyli jak ktoś się bał grać w Resident Evil 7, to raczej w Resident Evil 8 nie zagra. No i inne tytuły, które oczywiście też muszę ograć, to na pewno Gran Turismo 7 i Spider-Man 2. Tak. To są takie najlepsze gry z gry AA i no, gry, które no, większość osób, które mają PlayStation 4 czy 4 Pro, czy PlayStation 4 Slim ograły i chciałyby wrócić do tych części. Nie wiadomo, jaka będzie cena, nie wiadomo dokładnie, jaka jest data premiery, ale na końcu to odwalili, to już pokazali wygląd PlayStation 5 i DualShocka 5, który już był wcześniej widziany na zdjęciach. PlayStation 5 wygląd no, zszokował mnie i wielu. Jest bardzo ładny, jest prześliczny, jest najpiękniejszy wygląd konsoli, jaki w ogóle w życiu widziałem i w ogóle były jakieś devkity wcześniej pokazane deweloperów i jakichś tam innych projektantów na YouTube, na jakichś obrazkach. Ten devkit różni się zupełnie wszystkim. Jest fajny, cały biały, w środku taka jakby czarny pasek i dookoła takie LEDowe, nie wiem, podświetlane wyloty powietrza, także pięknie to wygląda. I najbardziej oczywiście wszystkich ciekawi DualShock 5, jak on będzie działał, jak te wibracje i to wszystko, co tam posiada, te funkcje, jak one będą wpływały na rozgrywkę i na nas, na graczy, jak będziemy grę odbierać, bo w ogóle to ma być jakieś nowe odbieranie gier przez graczy. Tak to jakoś jest skomentowane. No i jest to wygląd naprawdę bardzo fajny, futurystyczny. Z tego co widziałem, konsolę będzie można kupić podstawkę i postawić, lub normalnie kupić i położyć. Są dwie wersje konsoli, z napędem i bez napędu. Z napędem będzie na pewno droższa, czyli już powoli są gracze przyzwyczajeni do tego, że kiedyś mogą być w ogóle konsole bez napędu. I oczywiście to już jest. Nawet w tamtym roku było mówione, że przez przedstawicieli Sony, że kiedyś konsole będą zupełnie inne niż znamy je z obecnych czasów, tak? No, czyli to już tak wygląda trochę, już bardziej idzie do cyfryzacji wszystkiego. No i oczywiście kiedyś chcą połączyć i gry z PlayStation, Xboxa i ze Steama, wszystko w jeden taki jeden wielki ogólny system, ale to pewnie na to jeszcze poczekamy. Ja osobiście na pewno będę chciał kupić PlayStation 5 na premierę, sprzedam jedną PS4 Pro moją. No na pewno tanio sprzedam, bo jak ja codziennie na tym rypię, to tam ale działa. Wszystkie konsole dbam, wszystkie działały, sprzedałem tam paru osobom wcześniej i moją jedynkę, dwójkę, trójkę. Ale obecnie mam dalej te wszystkie konsole. Jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i dwie czwórki Pro, także jedną sprzedam. Kupię piątkę, a drugą czwórkę, póki nie ma gogli Pro, będę miał i będę grał tam jeszcze na PSVR. Także w
fajne, fajne to były te prezentacje pokazane, konsola, wygląd świetny. Och, naprawdę były niezwykłe emocje oglądając to. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda konsola, czy inne te 5 gier, które wymieniłem, zwiastuny, to zapraszam u mnie na Facebooka i tam już macie zwiastuny podane, a link do Facebooka macie u mnie tutaj pod tym filmikiem już wklejony i na Instagrama. Zapraszam. Zapraszam też do suby, dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. No i czekamy na wielką premierę PS5. No moim marzeniem jest, mam nadzieję, że się uda, zdobyć 50. poziom PlayStation, zanim wyjdzie PS5. Mam 49 i 70%. Także gram w różne gry, zdobywam trofea, żeby sobie zdobyć 50. Nie wiem, tak po prostu chcę to sobie robić. Wiem, że są hejterzy, którzy tego nie rozumieją, ale każdy w życiu robi to, co lubi i kto ma pieniądze, wydaje na to, co kocha. Przynajmniej tak uważam. Tak? Dobra, także trzymajcie się, pozdrawiam. Dzięki, że oglądaliście, byliście tu ze mną. Hej, cześć, pa, pa.